THF-208P ma duże gniazda prądowe. W zestawie z urządzeniem znajdziemy uchwyt do spawania metodą TIG, podstawowy zestaw akcesoriów, a w nim kilka porcelanek, długi, krótki korek, łączniki i kulejki. Przewód z zaciskiem masowym, uchwyt elektrodowy, młotko, szczotkę oraz podstawową tarczę spawaniczą. W metodzie TIG mamy możliwość pełnej regulacji przebiegu prądu i ustawienia takich parametrów jak czas wypływu gazu przed spawaniem, prąd początkowy, czas narastania, prąd maksymalny, prąd bazowy, czas opadania prądu, prąd końcowy, czas wypływu gazu po spawaniu, a także częstotliwość pulsacji, balans pulsacji, spawanie punktowe, dwutakt, czterotakt, a także nowość, funkcja Smart Pulse oraz funkcja B-Level. B-Level to spawanie metodą TIG z możliwością przechodzenia pomiędzy dwoma różnymi wartościami prądu spawania bez wygaszania łuku elektrycznego. To z kolei stanowi duże ułatwienie w przypadku wykonywania spojeń ciągłych na materiale o zmiennej grubości albo w przypadkach, gdy spawacz potrzebuje przeskoczyć na większy lub mniejszy prąd spawania bez wygaszania łuku i przerywania spawania. Urządzeniem również można spawać metodą MMA. W funkcji MMA możemy ustawiać takie parametry jak VRD, Hot Start oraz Arc Force. Funkcja Smart Pulse to funkcja, która samoczynnie dobiera prąd bazowy, częstotliwość pulsacji oraz balans w zależności od ustawionej górnej wartości prądu spawania. Funkcja ta jest zalecana do spawania cienkich elementów, polecana profesjonalistom do szybkiego ustawienia spawarki oraz mniej doświadczonym spawaczom, mogącym mieć kłopoty z prawidłowym doborem parametrów